I jestem przekonana, że jeżeli zaczniecie podróżować, zaczniecie spełniać swoje marzenia. Na moim kanale. Nie wiem, czy słyszycie, mój głos jest totalnie zmieniony, bo jestem chora. Jeden pracodawca odesłał mnie do domu, drugi pracodawca odesłał mnie do domu, ale pomyślałam sobie, że nie ma sensu siedzieć cały czas w swoim pokoju, tylko trzeba coś zrobić. Co mogę robić? Nagrywam filmik na YouTube. Na do tej pory na moim kanale pojawiały się filmiki dotyczące bardziej takiej praktycznej strony życia w mieście. Chciałabym, żeby moje filmiki dotyczyły nie tylko tego, jak wygląda życie w mieście, ale... Właśnie, jestem chora. Ale także tego, jak... Nie wiem, jakie są moje przemyślenia na temat życia w Stanach, ogólnie na temat Stanów, na temat podróży i tak dalej. I chciałabym, żeby ten filmik dotyczył rzeczy, o którą pyta mnie wiele osób. I nie mówię, że są to internauci, bo mój kanał jest bardzo, bardzo malutki. Ale są to rzeczy, o które jestem pytana także przez znajomych. I to jest coś, co pojawia się bardzo, bardzo często. Jak to robię, że nie boję się podróżować? Dlaczego jestem w stanie polecieć na drugi koniec świata, nie zastanawiając się nad tym, jak sobie poradzę, co zrobię, jak będzie wyglądało moje życie przez kolejne kilka tygodni, przez kolejne kilka miesięcy. Ostatnio nawet dostałam taką wiadomość na Instagramie od dziewczyny, która... Swoją drogą pozdrawiam, jeżeli mnie oglądasz. Która pisała, że bardzo mi zazdrości tego, że jestem tutaj w Stanach, że jestem w San Francisco, że jestem w stanie podróżować, że się tego nie boję. I że bardzo chciałaby to zrobić i zastanawia się jak. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli chcesz podróżować, znajdź bilet, znajdź, nie wiem, informacje dotyczące życia w tym mieście, w tym kraju, znajdź informacje dotyczące wiz, po prostu kup bilet i leć, to wszystko. Jeżeli nie przekroczycie pewnej granicy, jeżeli nie wyjdziecie ze własnej strefy komfortu, to tak naprawdę wasze życie przez cały czas będzie wyglądało dokładnie tak samo. A tak naprawdę, co złego może się stać, jeżeli, nie wiem, przyleciecie do Stanów czy do jakiegoś innego kraju? Jeżeli macie pieniądze na to, żeby kupić sobie bilet powrotny na jutro, na pojutrze, to nic złego wam się nie stanie. Po prostu przeżyjecie coś nowego. Bilet kosztuje, nie wiem, 1000 zł powiedzmy, więc to nie jest jakaś olbrzymia suma. Także wystarczy po prostu zabukować lot i zaczekać kilka dni na to, żeby wrócić. Nawet jeżeli nie macie środków na koncie, nawet jeżeli nie macie pieniędzy, żeby tutaj żyć, zawsze możecie, nie wiem, ściągnąć sobie aplikację Couchsurfing i znaleźć jakiś nocleg za darmo, powiedzmy, nie wiem, na 2-3 dni, jeżeli jesteście w sytuacji podbramkowej, tak jak ja byłam na przykład w tamtym roku. I najfajniejszą rzeczą jest to, że nawet w tamtym roku, kiedy tutaj przyjechałam, kiedy nie wszystko potoczyło się tak, jak chciałam, kiedy musiałam wrócić wcześniej, a nie po kilku miesiącach, tak jak planowałam, to ja wiedziałam doskonale o tym, że w moim rodzinnym kraju, że w Polsce są ludzie, którzy staną na rzęsach, staną na głowie, żeby mi pomóc, jeżeli coś będzie nie tak. W dzisiejszych czasach mamy dostęp do internetu, mamy dostęp do telefonów. Macie Skype'a, macie Facebooka, macie Messengera, macie SMS-y, telefon. Wszystkie środki komunikacji możecie bez problemu kontaktować się ze swoimi najbliższymi, ze swoją rodziną. I oni są na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. Ja nawet nie czuję tej odległości. Kiedy chcę z nimi porozmawiać, po prostu włączam wideo rozmowę, czy dzwonię do nich. Oczywiście w sensownych godzinach, bo jest tutaj 9 godzin różnicy czasowej. I nie ma problemu. Automatycznie po prostu nie ma czegoś takiego jak tęsknota. Po prostu cieszę się, że jestem w nowym miejscu. Cieszę się, że mam okazję przeżyć coś nowego. Cieszę się, że mam okazję zobaczyć nową kulturę. Ludzi, którzy zachowują się zupełnie inaczej, rzeczywistość, która jest zupełnie inna od polskiej, w ogóle od europejskiej. Wiele osób mówi też o tym, że nie ma środków pieniężnych na to, żeby pozwolić sobie na taki wyjazd, czy to do Stanów, czy to do jakiegoś innego kraju. Ja uważam, że jeżeli chcemy to zrobić, to to zrobimy. Jeżeli chcemy uzyskać jakiś rezultat, to zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Ja na przykład też nie pochodzę z bogatej rodziny, nie dostałam
dużej sumy pieniędzy od moich rodziców, żeby przylecieć tutaj. Chciałam tutaj przylecieć, zrezygnowałam nawet z mieszkania w Krakowie, przeprowadziłam się do moich rodziców i potrafiłam 4-5 dni w tygodniu jeździć do Krakowa 120 km w jedną stronę, tylko po to, żeby zarobić pieniądze, żeby mieć te pieniądze na wyjazd do Stanów. I żyłam tak przez 10 miesięcy. Więc często było tak, że stawałam o 4 rano, jechałam do Krakowa, pracowałam 8-10 godzin, czasem 12 godzin i wracałam do swojego rodzinnego miasta. I tak powiedzmy 4-5 dni w tygodniu, tylko po to, żeby zaoszczędzić na wynajmie, żeby mieć pieniądze, żeby zrealizować swoje marzenia. Przyjazd do Stanów za każdym razem jest dla mnie czymś niesamowitym i moje życie to jest właściwie, nie wiem, to jest czas, który liczę od jednego wyjazdu do Stanów do drugiego wyjazdu do Stanów. Tak więc, jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma pieniędzy na wyjazd, dla mnie nie jest to żaden argument, bo każdy decyduje o tym, na co wydaje pieniądze, które zarabia. Wiele osób myśli o tym, że okej, musimy w wieku 19 lat fajnie by było iść na studia. W wieku 24-25 lat fajnie by było mieć już zrobione studia. Fajnie byłoby już zacząć pracę w swoim zawodzie i najlepiej gdyby, nie wiem, w wieku 25 lat miało się zrobione studia, zdało się 2-3 języki obce, miało się, nie wiem, doświadczenie zawodowe i już zaczynało się pracę w jakiejś fajnej korporacji. A ja uważam, że najważniejsze jest to, żebyśmy żyli tak, jak chcemy. Jeżeli w wieku 20 lat czuję, że chcę lecieć na drugi koniec świata, to lecę na drugi koniec świata, to robię wszystko, żeby tam się znaleźć. Jeżeli w wieku 25 lat nie mam ochoty znaleźć stałej pracy, bo moim marzeniem jest to, żeby znaleźć się w San Francisco, to robię wszystko, żeby znaleźć się w tym San Francisco. I nie interesuje mnie to, czy ludzie uważają, że jestem wystarczająco albo zbyt stara na podróże. Chciałabym, żeby moje życie mówiło samo za siebie. Jeżeli mam ochotę podróżować, to podróżuję. Jeżeli mam ochotę studiować, to studiuję. Jeżeli mam ochotę, nie wiem, wyjść na Mount Everest, to wychodzę. Jeżeli mam ochotę, nie wiem, wsiąść w samolot, polecieć na drugi koniec świata, to robię. I mam nadzieję, że w waszym życiu też kiedyś nastąpi taki moment, w którym sobie uświadomicie, że wasze życie jest wasze. I niezależnie od tego, co mówi mama, tata, sąsiad czy ktoś obcy, po prostu robicie to, na co macie ochotę. I nieważne po prostu, czy ludziom wydaje się, że to jest w porządku, czy jesteście w odpowiednim wieku, żeby to robić, czy jesteście za młodzi, za starzy. Najważniejsze jest to, co wy o tym sądzicie. Tak naprawdę chyba o to chodzi w życiu, żeby robić to, co jest dla nas ważne. Nie to, czego ktoś od nas wymaga, tylko to, co wy chcecie robić. Często jest też tak, że jest taka blokada w naszych głowach. Często sobie myślimy, kurczę, a co ktoś sobie pomyśli, jeżeli zrobimy to czy to? Że może przez to wyjdę na kogoś, nie wiem, niekompetentnego, kogoś głupiego, kogoś, kto porywa się z motyką na słońce. Cokolwiek. Nie wiem, nie myślcie w ten sposób. Jeżeli coś robicie, róbcie to dla samych siebie. Mój kanał, jak już wspomniałam wcześniej, jest bardzo, bardzo mały, ale przez te kilka lat, kiedy zaczęłam przyjeżdżać tutaj do Stanów, zdarzało mi się dostać kilka wiadomości od ludzi, którzy mówili mi, że rzeczywiście chcieliby coś zrobić ze swoim życiem, którzy chcieliby też przyjechać do Stanów, ale się boją. Ale czego wy się boicie? Naprawdę nie wiem, czego się boicie. Po prostu kupujecie bilet, siadacie do samolotu i po 10-15 godzinach jesteście tutaj. Jeżeli chcecie zwiedzać, zwiedzajcie. Chcecie iść do szkoły, idźcie. Chcecie zrobić cokolwiek innego ze swoim życiem, zróbcie to. Na zakończenie powiem wam, że nawet teraz widzę zmianę po samej sobie. Spójrzcie, wokół jest pełno ludzi. Ja siedzę gdzieś w środku miasta, spośród, nie wiem, dziesiątek ludzi. Nagrywam teraz content dla was, patrzę w kamerę, gadam sama do siebie. Widziałam, że po dwie osoby przychodziły, zrobiły mi zdjęcie. Siedziałam, po prostu gadałam do kamery. Ale co z tego? Ja tych ludzi już nigdy w życiu nie zobaczę. A może nawet jeżeli zobaczę, to ani oni nie będą wiedzieć, że te osoby już kiedyś spotkali, ani ja nie będę wiedzieć, że ich kiedykolwiek spotkałam. Więc nie ma sensu przejmować się opinią innych ludzi, zwłaszcza ludzi obcych, których tak naprawdę nigdy więcej nie zobaczymy.
I teraz już naprawdę, na sam koniec, chciałabym wam powiedzieć, że pomimo tego, że sama skończyłam studia, skończyłam licencjat, skończyłam swoją magisterkę, to mogę wam powiedzieć z taką stuprocentową pewnością, że podróże, to, że podróżuję, że poznaję nowe kultury, poznaję nowych ludzi, staram się poznawać nowe języki, że widzę tę różnorodność, jaka panuje na świecie, to dało mi zdecydowanie więcej niż jakiekolwiek studia, które skończyłam. Kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset godzin na uczelni nie dało mi tego, co daje mi podróżowanie. Jestem przekonana, że jeżeli zaczniecie podróżować, zaczniecie spełniać swoje marzenia, zaczniecie pokonywać pewne granice, granice, które są w waszej głowie i tylko w waszej głowie, to pewnego dnia też powiecie, że nic nigdy w życiu nie dało wam tyle, ile właśnie podróże. To podróżowanie bardzo poszerza horyzonty. I po jakimś czasie naprawdę będziecie mogli spojrzeć na pewne rzeczy z różnej perspektywy. I tego nie da wam żadna uczelnia, żadna szkoła, żadne kursy. To po prostu trzeba przeżyć. Więc życzę wam wszystkim, na koniec, już naprawdę na sam koniec, życzę wam wszystkim, żebyście po prostu robili w życiu to, co kochacie, żebyście się tego nie bali. I nawet jeżeli są jakieś bariery, które boicie się pokonać, bariery, które są gdzieś w waszej głowie, których, nie wiem, boicie się po prostu przekroczyć, mam nadzieję, że pewnego dnia to zrobicie. I wtedy podziękujecie sami sobie. Dobrze, ode mnie to wszystko. Jeżeli to wideo wam się podobało, dajcie kciuka w górę. Jeżeli chcielibyście posłuchać więcej moich wywodów tego typu, to tym bardziej dajcie mi znać. Będę wiedziała, że jest to content, który chcecie oglądać. Z mojej strony to wszystko. Ja uciekam zwiedzać miasto, bo jestem właśnie w tym pięknym miejscu. Palace of Fine Arts. Chciałabym jeszcze pójść na marinę, chciałabym jeszcze zobaczyć most Golden Gate, bo wygląda dzisiaj przepięknie. Jest właściwie inaczej. Tutaj każdego dnia ten most wygląda przepięknie. I wiem, że jest to absurdalne, bo to jest zwykły most, ale kiedy go widzicie, to jest coś niesamowitego, bo czasem pas mgły po prostu pokrywa go w połowie. Czasem u góry, czasem na dole, czasem wystaje po prostu tylko wierzchołek. I wygląda to tak, jakby część budynku wystawała z nad chmur. Po prostu coś niesamowitego. Dobra, ode mnie to wszystko. Ja się już żegnam. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam tym filmikiem. Do zobaczenia w następnym. Pa, pa.